Hej, to jadę pod TTS i mam dzisiaj do odpakowania dość nietypowego pet shopa jak na mnie. Jest to wróżka ogrodowa, klatka 2608. No to już zacznę odpakowywać. Jak wiadomo, swinging pets, no i w ogóle zwykłe takie tam wróżki ogrodowe. Bardzo mi się w sklepie podobała też ta, ale uznałam, że ta jest po prostu wybitna i że jest, no, muszę ją mieć i że jest prześliczna. Zacznijmy od robaczka. Nazywa się Fi, no bo tak mi jakoś do niej pasuje. No i jest bardzo słodka. Flower. No, flower, jak wiadomo, to oznacza kwiatek. No, nazwałam ją tak, bo jest wróżką ogrodową w końcu. No, jest bardzo słodziutka i ma dziurkę. Jest moją pierwszą wróżką, no i jest naprawdę super, naprawdę słodka. I polecam wróżki, bo są naprawdę ekstra. Na pewno teraz pojawią się hejty, że wcześniej nie lubiłam wróżek, że kupiłam ją, bo no po prostu już niczego nie było. A nie, to nie tak, po prostu mi się ona bardzo spodobała, no i chyba zacznę zbierać wróżki. Od czego trzeba zacząć? Będzie grała na pewno w jakimś serialu magicznym, jak coś tam wymyślę. No, jest naprawdę genialna. To chyba wszystko, co chciałam o nich powiedzieć. Do zobaczenia w kolejnym otwieraniu.